Dzień dobry. To już ostatni panel podsumowujący, choć nie mamy, jak sądzę, ambicji podsumować całego kongresu. Za dużo tematów, za dużo wątków. Niemniej spróbujmy na koniec spojrzeć na tą nową ustawę trochę z lotu ptaka. Moimi i państwa gośćmi są prezes Urzędu Zamówień Publicznych, pan Hubert Nowak, zdalnie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Pan Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. I pan mecenas Piotr Mazuro, partner kancelarii Mazurkiewicz, Cieszyński Mazuro. Dzień dobry. Panowie, gorąco było chwilami, chwilami było zbyt technicznie być może w czasie kongresu, chwilami było dziwnie moim zdaniem. Spieraliśmy się co do tego, czy chodzi o formalizmy, czy chodzi o meritum. Wydaje mi się, że czasami niektórzy prelegenci przechodzili bardzo łatwo między stanowiskiem, że liczy się meritum i efektywność, a stanowiskiem, że szczegóły formalne też są bardzo ważne. Spróbujmy z lotu ptaka. Panów zdaniem, na czym polega najważniejsza zmiana wprowadzona nową ustawą? Panie prezesie, to pana sukces osobisty, a najważniejsze jest co? Najważniejsze dla mnie jest pokazanie w nowym prawie zamówień publicznych, zamówienia publicznego jako pewnego procesu, ale nie procesu polegającego tylko na kontraktowaniu wykonawcy, a więc nie procesu, który kończy się w momencie podpisania umowy z wykonawcą, ale pokazaniu zamówienia publicznego jako pewnego procesu od momentu jego przygotowania, prac koncepcyjnych, zaplanowania poprzez przeprowadzenie samej procedury, zawarcie umowy i mam nadzieję z sukcesem realizację i następnie rozejście się po zrealizowaniu tej umowy, uściśnięcie sobie dłoni z wykonawcą. Wydaje mi się, taki sobie cel stawiałem, tak zawsze rozumiałem zamówienie publiczne. Zamówienie publiczne nie było dla mnie procedurą najszczęśliwszego, najbardziej fortunnego i tak dalej wyboru wykonawcy, tylko zamówienie publiczne zgodnie z definicjami, które mieliśmy zawarte w starej ustawie Prawo zamówień publicznych w artykule 2 czy w aktualnym artykule 7, to jest umowa, która zawiera wszystkie swoje aspekty zarówno od momentu początków realizacji, aż po tę klauzulę przykładowo wyjścia. Dlatego chciałem, żebyśmy na zamówienia publiczne spojrzeli jako na taki proces od początku do końca zamknięty i wydaje mi się, że te mechanizmy, które zostały zaproponowane w nowym prawie zamówień publicznych, właśnie takie podejście pokazują i tym bardziej cieszą mnie komentarze, które na dzisiejszym kongresie padły, gdzie były przytaczane przykłady, w których zamówieniowcy mówią tak, w porządku, właśnie ta ustawa pokazała, jak ważna rola jest merytorysty, a więc nie tylko rzucano nam coś i mówiono przeprowadźcie zamówienie, ale teraz mamy mechanizmy, żeby się zwrócić do merytorysty. Przemyśl, zastanów się, weź udział aktywny, bo później będziesz musiał to realizować. Jak to realizujesz? Przemyśl, dlaczego ci wyszło, dlaczego ci nie wyszło. Spiszmy to, będziemy mieli naukę na przyszłość. Więc ja się bardzo, bardzo cieszę, że ten zamysł został dostrzeżony, jest wykorzystywany. Oczywiście nie mam złudzeń, że z dnia na dzień ten proces nie będzie się jakoś istotnie zmieniał, albo że z dnia na dzień nastąpi zmiana wszystkich zachowań, ale uważam, że z dnia na dzień stopniowo zaczniemy dostrzegać, zaczniemy się przyzwyczajać, zaczniemy traktować jako naturalne te zachowania, które naturalnymi powinny być od samego początku w procesie zakupowym. To perspektywa zamawiających, a z punktu widzenia wykonawców, panie prezydencie? No właśnie, ja oczywiście reprezentuję przede wszystkim środowisko tych, którzy stoją po tej drugiej stronie i chciałbym na to z tego punktu widzenia spojrzeć. Ja myślę przede wszystkim, zacznę od tego, że chyba jednak mimo wszystko trudno wskazać jakąś jedną zmianę, bo pytanie dotyczyło tych najważniejszej kwestii, dlatego że przede wszystkim no niewątpliwie mamy całkowicie nową ustawę i to trzeba wyraźnie podkreślić. I chyba będę wyrazicielami też z punktu widzenia naszych kolegów, że powstało coś takiego, czego domagaliśmy się, no może nie w 100%, ale czego domagaliśmy się i czego żeśmy oczekiwali po prostu od lat.
Otóż wydaje mi się, że udało się zmodernizować w dosyć istotny sposób przepisy o zamówieniach publicznych i dostosować ich nawet do aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Pozwolę sobie przypomnieć przy tej okazji, że zachęcając decydentów do podjęcia wysiłku stworzenia nowej stawy, bo to właściwie półtora dekady to, co funkcjonowało, to już właściwie ja zastanawiałem się czasami, czy to w ogóle można nazwać jakąkolwiek ustawą. Z punktu chociażby widzenia procesów legislacyjnych, pan mecenas pewnie macha głową tak, że pewnie mieliśmy rację. Myśmy pokazywali podstawowe kierunki i podstawowe nasze oczekiwania, których chcieliśmy, żeby zostały spełnione. Czyli to, czego oczekują wykonawcy. Przede wszystkim przywrócenia równowagi. I myślę, że z mojego punktu widzenia to była chyba udana, to znaczy tak mi się wydaje, że, bo do tego chwilę powiem, dlaczego tak mi się wydaje, równowagi pomiędzy stronami zamówienia, bo dotychczas to z tym było bardzo różnie, a ja bym powiedział źle. Poza tym wydaje mi się, że została dzięki tej nowym przepisom ograniczona rola ceny, a przy okazji zostały zwiększona waga tych wszystkich innych kryteriów, które powinny decydować przy wyborze najlepszej oferty. I wreszcie to, na czym także nam bardzo oczywiście zależało, to jest ograniczenie wysokości i swobody w pewnym sensie zamawiającego w stosowaniu kar umownych do wykonawców. Kolejne problemy jeszcze szybciutko to jest na przykład waloryzacja zamawiającego w sytuacji niezależnego, w sytuacji, która bardzo często, a szczególnie w ostatnich latach, miała miejsce, w których pojawiały się zjawiska, które były kompletnie niezależne od wykonawcy i wykonawca nie potrafił sobie tego rozwiązać, a jednocześnie powodowało to dosyć istotny wzrost kosztów realizacji zamówienia. I chciałbym to podsumować w ten sposób, że właściwie we wszystkich tych obszarach wydaje nam się, że osiągnięto postęp, że zdecydowanie sytuacja prawna wykonawców jest w myśl nowych przepisów lepsza w stosunku do tego, co było pod rządami starej ustawy. I oczywiście zawsze się oczywiście pojawia pytanie przy takich okazjach, to zresztą nie dotyczy tej ustawy, ale wielu powiedzmy ustaw, które funkcjonują w środowisku gospodarczym, czy nowe przepisy się przyjmą, czy na przykład będą stosowane zgodnie z ich celem, z przeznaczeniem. Mówię to wyraźnie i to podkreślam, ponieważ niejednokrotnie mieliśmy i mamy takie doświadczenie, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nawet dobre i korzystne przepisy były stosowane, interpretowane po prostu niestety w sposób szkodzący przedsiębiorcom albo po prostu lekceważone. Dzięki. A jako neutralny obserwator z boku stojący, panie mecenasie? Na początku chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie i możliwość wystąpienia w tak doborowym towarzystwie. A odnosząc się do tego pytania, to chciałem na nie spojrzeć tak z perspektywy obiektywnej i subiektywnej. Gdybyśmy spojrzeli na obiektywną, chyba największą zmianę, to ta, która zbiegła się z wejściem w życie przepisów, to jest ta elektronizacja. I dzisiaj słyszeliśmy, że nowa ustawa to nie jest rewolucja, ale ja chciałem powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z rewolucją. I ta rewolucja nie zaczęła się 1 stycznia 2021 roku, ale moim zdaniem 13 marca 2020 roku. Wtedy, kiedy wszyscy musieliśmy zmierzyć się z pandemią, z tą sytuacją nadzwyczajną i kiedy nagle okazało się, że musimy odnaleźć się w świecie cyfrowym, w świecie elektronicznym, każdy, nie tylko w naszej pracy zawodowej, to nie także w edukacji, ale myślę, że także w życiu rodzinnym, żeby spotkać się z babcią na telekonferencji podczas świąt. I to spowodowało rewolucję mentalną w podejściu. Kiedy okazało się, że 1 stycznia musimy działać na gruncie elektronizacji pełnej, także w postępowaniach krajowych, no to mieliśmy do czynienia z inną grupą osób. Ci odbiorcy, ci, którzy musieli już stosować te przepisy, oni już praktycznie przez rok na tych rozwiązaniach pracowali. I uważam, że to doprowadziło do tego, że paradoksalnie, mimo tego trudnego czasu, pełnego wyzwań, może i cierpienia, doszliśmy do momentu, kiedy nie było lepszego momentu, aby wprowadzić elektronizację zamówień publicznych. I to jest ta część obiektywna, a subiektywna z mojego punktu widzenia to są te rzeczy, o których też już przed chwilą słyszeliśmy, czyli część dotycząca umów.
Ale chciałem powiedzieć, że to jest tylko krok w dobrym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że kiedy obserwuję zmiany ustawodawcze w tym zakresie, poczynając od zmian umów, czy od tego, jak zaczęto chronić podwykonawców, słynnego artykułu 143c i tak dalej, no to widzimy, że ustawodawca chce dalej iść w kierunku równowagi stron tego kontraktu. I dobrze, że pojawia się artykuł 433, dobrze, że są klauzule obuzywne, dobrze, że są limity kar umownych. Jak najlepiej oceniam takie regulacje? Oczywiście można powiedzieć, że one już by wynikały z orzecznictwa i dałoby się je obronić bez tych przepisów, ale na pewno ułatwiają funkcjonowanie. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że liczę, że to nie jest koniec, że ustawodawca dalej będzie postępował w tym kierunku, dlatego że te rozwiązania nie dają jednak pełnej równowagi. One na pewno polepszają sytuację wykonawców, ale chciałbym, żebyśmy mogli troszeczkę zabawić się słowami i powiedzieć, że konieczna jest stała ewaluacja tych rozwiązań, żeby można było ich ewolucję wprowadzać i żeby one cały czas się polepszały. I to nie jest tylko teoria, dlatego gdyż spojrzymy na przepisy dotyczące chociażby rozwiązań covidowych 15R, 15RI, okazuje się, że można wprowadzać rozwiązania, które na przykład zakazują potrącać kar umownych, czy nakazują zawarcie aneksu do umowy, co dzisiaj przecież na gruncie ustawy nie jest obligatoryjne. A artykuł 15 ust. 4 taki obowiązek moim zdaniem rodzi i powstaje także roszczenie. Zatem rozwiązania te na pewno idą w dobrym kierunku, ale liczę, że będą kontynuowane. Czyli możemy mówić już teraz o jakimś nowym otwarciu, nowym podejściu do zamówień publicznych. To jest ważna zmiana, rewolucyjna zmiana. Czy rzeczywiście nic się nie zmieniło, bo niektórzy mówią, przerobienie starej specyfikacji na nową specyfikację to zmiana raptem kilku przepisów. No, zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie i mogę powiedzieć, stosując pewną terminologię z branży mi bliskiej, czyli z budownictwa, jakbyśmy spojrzeli na ten system zamówień publicznych jako budynek, no to na pewno doszło ostatnimi laty do jego gruntownej renowacji. Renowacja ta zakończyła się 11 września 2019 roku. Potem był dość długotrwały okres odbiorów, podczas którego stwierdzono pewne liczne, myślę, że nieduże usterki, które usunięto. No i 1 stycznia przecięto wstęgę i zaproszono nas do tego budynku. I co się okazuje? No, jak spojrzymy na niego, to okazuje się, że fundamenty są te same. Konstrukcja ta sama, architektura podobna. Ale kiedy wejdziemy wewnątrz, no, wykończenie jakby lepszej jakości, no i szereg atrakcyjnych detali, które nadają nowego smaku tej ustawie. To takie obrazowe podsumowanie, bo ono pokazuje, że chyba lepiej funkcjonuje się w odświeżonym mieszkaniu, w odświeżonym lokalu. A ta rzecz, którą uznaję za takie nowe otwarcie jako adwokat, to mogę powiedzieć, że to jest nowe otwarcie sądu, czyli dzisiaj słyszeliśmy tę część dotyczącą orzecznictwa i dla mnie sąd zamówień publicznych to jest coś, na co czekałem z utęsknieniem przez wiele lat. Tułając się po sądach po całej Polsce razem ze skargami na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej i już trochę traciłem nadzieję, że to jest możliwe. Przypominam sobie takie wokandy, na których moja sprawa ze skargi na orzeczenie KIO była pomiędzy rozwodem a działem spadku. To nie mogło się udać i bardzo się cieszę, że udało się wprowadzić tą regulację, która myślę, że zapewni szybkość tego postępowania. Jak się spojrzę także na statystyki, no to przecież około 45% spraw z 2019 roku i tak było rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, a sądy w pozostałych ośrodkach miały od 2 do 7 spraw, także sędzia, który zajmował się taką materią, najczęściej była to jedna sprawa w roku, a może nierzadko jedna sprawa w życiu. I trudno oczekiwać, żeby czuł tą materię. On mógł znać przepisy, ale jednak myślę, że wszyscy uczestnicy tego kongresu zgodzą się ze mną, że to jest pewna wrażliwość zamówieniowa, której nie nabędzie się po przeczytaniu przepisów, tylko trzeba spędzić wiele lat na tym rynku, żeby zrozumieć te procesy zakupowe, o których mówił też pan prezes. Panie prezydencie? Ja sobie pozwolę wrócić do tego w pewnym sensie pytania, które sami sobie stawiamy dzisiaj. Czy te nowe przepisy przyjmą się i będą rzeczywiście stosowane zgodnie z ich celem i przeznaczeniem? Mówiłem o tym, że przecież poprzednie przepisy ciągle, powiedzmy sobie, zmieniane to trwały w sumie, można powiedzieć, prawie półtora dekady. W związku z tym wydaje mi się, że dzisiaj właściwie
to wszystko, co powiemy, to jest pewnego rodzaju wróżenie z fusów, dlatego że będziemy musieli poczekać na pewne historie, które mogą czasami wypaczyć, powiedzmy sobie, ten pozytywny wydźwięk tej ustawy. To wynika przede wszystkim z faktu tego, że po stronie zamawiających przez te właśnie półtorej dekady ugruntowały się pewnego rodzaju postawy, pewnego rodzaju praktyki, pewnego rodzaju zachowania, sposób postępowania. I to tak się w praktyce nie daje tego po prostu przy pomocy jakiegoś nowego przepisu prawnego zmienić. Ja dlatego mówiłem też poprzednio, że trzeba wiedzieć, jak to będzie, powiedzmy sobie, tam interpretowane i tak dalej. Reasumując, to nie będzie można tej zmiany, oczekiwać tej zmiany, że ona się dokona, powiedzmy, z dnia na dzień. Dlatego też wspomniał pan mecenas tutaj o tym, w kwestiach tej oceny, tej ewaluacji. Ja bym powiedział tak, że w tej chwili powinniśmy wszyscy razem, włącznie z panem prezesem, który siedzi tam po tamtej stronie, powiedzmy sobie tego, prowadzić systematyczny monitoring funkcjonowania tej ustawy, jej realizacji, włącznie z czymś, co my nazywamy ujawnianiem opinii publicznej każdego przypadku, w których na przykład te przepisy nowe nie są w sposób właściwy stosowane według naszych dlatego. Myślę również, że te stereotypy, czy te zasady, te procedury postępowania, które gdzieś się tam u zamawiających ukształtowały, wymagają też, powiedzmy sobie, edukacji, jakiegoś szkolenia i to obydwu. To nie myślę, że ja tylko chcę tutaj atakować tych zamawiających, ale także i szukać rozwiązań zarówno po stronie zamawiających przez tą edukację, jak też i po stronie wykonawców. No i proszę Państwa, jeszcze jednej rzeczy chyba warto by było powiedzieć. Ja całkiem niedawno prowadziłem taki dyskurs z jednym z moich przyjaciół, czyli szefem DIHK, panem Szwajcerem, z którym rozmawiałem na tematy praktyczne funkcjonowania, bo tam wbrew pozorom także są zamówienia publiczne i to w różnym stopniu konsolidowane. I on mi zwrócił uwagę na kwestię, którą on obecny, ponieważ jego akurat firma jest także obecna tutaj, to jest firma Alba, która na bardzo ciekawym rynku recyklingu i śmieci funkcjonuje tutaj w Polsce. On jest pod tym kątem szczególnie specyficzny. Zwraca uwagę na potrzebę wypracowania i późniejszej promocji tak zwanych dobrych praktyk. To jest w tej chwili niezwykle ważne. Praktyk, dobrych wzorców postępowania, umów, postanowień umownych, które można stosować przy konkretnych rodzajach zamówień. No i tutaj apeluję do wypracowania tego kodeksu z różnymi oczywiście tonami, barwami i tak dalej. Potrzebna jest bardzo intensywna współpraca Urzędu Zamówień Publicznych, ale także partnerów społecznych, przedstawicieli zamawiających i wykonawców. I na to chciałbym też zwrócić uwagę, że to może być też tym swoistym języczkiem uwagi, który będzie decydował o tym, czy ten pierwszy sukces, który uważamy, że powinien się z tą ustawą wiązać, zostanie osiągnięty, czy też nie. Panie prezesie, to jest rewolucja, to są drobne retuszowe zmiany w specyfikacji. Zmiany w ustawie już mamy za sobą. Co zrobić, żeby się zmieniło podejście? Ja dziękuję za to pytanie i w ogóle za wątki, które tutaj zostały poruszone. Z mojego punktu widzenia, jako osoby, która stosuje zamówienia publiczne od 1 września 2000 roku, te zmiany są rewolucyjne. Ja jakby tutaj nie mam złudzeń. Nie chcę prowadzić jakiejś dyskusji i przekonywać się nawzajem, bo każdy ma prawo do własnego poglądu. Natomiast zostało poruszonych kilka ciekawych wątków. Został poruszony przez pana mecenasa wątek artykułu 15r w ustawie covidowej. Teraz powiem państwu, że to my jako urząd zaproponowaliśmy, czyli my jako Urząd Administracji Centralnej zaproponowaliśmy ten przepis, żeby nie karać wykonawców w tym okresie pandemicznym, żeby nie nakładać kar umownych, żeby ich nie potrącać. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka otwartość urzędu, w którym pracujemy. I teraz też pragnę podkreślić, bo o tym wielokrotnie mówiłem, ale tylko przypomnę, że tak jak budowaliśmy to nowe PZP w takim, mam nadzieję, transparentnym, bardzo otwartym i trybie, tak samo powiedziałem to już wielokrotnie i od tego się nie uchylam,
po roku, dwóch funkcjonowania ustawy będziemy chcieli dokonać jej przeglądu, a więc po prostu usiąść ze wszystkimi interesariuszami, tak jak zaczęliśmy budować tą ustawę, siadaliśmy z każdym i się pytaliśmy, jaki widzicie kierunek zamówieniowy, tak samo będziemy chcieli zrobić z tym nowym PZP, co zmienić, co nie funkcjonuje, co w ogóle nie zafunkcjonowało, co poprawić i tak dalej, i tak dalej. Więc taki dialog jest na pewno przed nami i ja się przed nim nie uchylam. I w 100% podzielam i też bardzo często to mówię, te pierwsze momenty stosowania nowego PZP, tutaj też pan doktor Pawlak o tym mówił przykładowo, to jest ten moment, kiedy powinniśmy w sposób otwarty stosować te nowe PZP, stosować te narzędzia, bo my dzisiaj je formatujemy, my je pokazujemy. Jak my dzisiaj będziemy je stosować w sposób zamknięty, będziemy albo robić desuetudo, czyli nie stosować tych nowych regulacji, no to po prostu zaformatujemy znowu nasze takie zamknięcie na następne lata, a uważam, że tutaj ta formuła tego otwarcia w tym systemie zamówień publicznych jest duży. I teraz już jakby tak odnosząc się bezpośrednio do pytania pana Dariusza Koby, dla mnie jest to absolutna rewolucja. To, drodzy państwo, chociażby poprzez system informacji, które jest w nowym PZP. Otóż my mamy informacje o zamówieniu publicznym od momentu jego zaplanowania, czyli od planu zamówień, który jest w jednym miejscu w biuletynie zamówień publicznych, który możemy filtrować, aż po moment wykonania zamówienia. Mamy ogłoszenie o wykonaniu umowy i my widzimy, czy ona została wykonana tak jak należy, czy trzeba było dopłacić, wydłużony termin. Przecież ja myślę, że przedsiębiorcy to najlepiej wiedzą. To jest taki materiał analityczny, to będzie taka baza dla kogoś, kto rozumie funkcjonowanie zamówień publicznych i ma troszeczkę umiejętności statystycznych, to jest data science, to po prostu naprawdę nowy zawód, który będzie pokazywał, jak funkcjonować w zamówieniach, kiedy, w pierwszym, drugim, w trzecim kwartale, na południu, na północy, jak budować w ogóle swoje polityki zakupowe, z jednej strony zamawiające, a strategie salesowe wykonawcy. Więc ta jawność, otwartość, to jest cała analityka z tym związana. Cały komponent tutaj, pan prezydent Malinowski wskazał, cały ten komponent związany z równowagą stron. To było dla nas bardzo ważne i ja wiążę z tym bardzo, bardzo duże nadzieje, ponieważ uważam, że niestety rynek zamówień publicznych traci dobrych wykonawców. Dobrzy, tacy prawdziwie dobrzy wykonawcy, oczywiście nie we wszystkich branżach, bo niektóre branże są tylko strona publiczna buduje autostrady przykładowo, ale jest wiele takich branż, gdzie wykonawca może sobie wybierać, czy pracuje w sektorze w publiku, czy w biznesie. I moją nadzieją byłoby, żeby stworzyć to otoczenie dla zamawiających, a więc poprzez te regulacje, które wspomniał pan prezydent Malinowski, te regulacje, które zachęcą dobrych wykonawców do tego, żeby oni przychodzili do tego rynku publicznego, tak, żeby ten rynek publiczny też korzystał z dobrych wykonawców, bo dobrzy wykonawcy, oni sobie poradzą na rynku prywatnym, oni odpłyną i my zostaniemy w rynku publicznym ze słabymi wykonawcami. Stąd są te wszystkie pomysły związane, czy chociażby z tym ułatwieniem cash flow, prawda, zaliczki, waloryzacje, płatności częściowe, obniżenie VAT-ów, obniżenie zabezpieczeń należytego wykonania. Ale zwróćmy uwagę, my proponujemy takie partnerskie podejście od samego początku, proponujemy wariant drugi w procedurze podstawowej. Rozmawiajmy z wykonawcą, negocjujmy, proponujemy wstępne konsultacje rynkowe, proponujemy położenie nacisku w procedurach powyżej progu unijnego na negocjacje. Najpierw rozmawiajmy. Staramy się to pokazywać zamawiającym, że to jest tak naprawdę taki darmowy screening ich postępowania. Tych problemów, które jeżeli dzisiaj nie zostaną wyjaśnione na etapie OPZ-u i nie zostanie oszacowane ryzyko, podzielone to ryzyko, przyporządkowane, to ono wróci na etapie realizacyjnym poprzez nieudaną realizację albo poprzez przepłaconą realizację, albo słabej jakości realizacji i tak dalej, i tak dalej. I to są te kwestie, o których my mówimy, ale też zwróćcie państwo uwagę, zaproponowaliśmy obok tego modelu współpracy, zasady współpracy, zaproponowaliśmy też pozasądowe rozwiązywanie sporów, bo też uważamy, że w wielu sytuacjach trzeba usiąść, porozmawiać i lepiej jest przykładowo przedłużyć realizację o 2-3 miesiące, niż zerwać kontrakt, inwentaryzować go, ogłaszać od nowa przetarg i się tak doktoryzować w robieniu tej procedury przetargowej, a realizacji nie ma, tak? Więc jakby my z tym wszystkim, z takim właśnie partnerskim podejściem, które no było z jednym z tych motywów głównych budowania tej ustawy, wiążemy nadzieję, a ja osobiście po prostu chciałbym, żeby dobrzy wykonawcy
przychodzili do rynku zamówień publicznych i w nim zostawali, i żeby uważali, że public oprócz tego, że jest pewnym płatnikiem, to jest takim po prostu uczciwym płatnikiem, że jest płatnikiem, który pozwala budować strategię firm i się rozwijać. I to jest taki jeden też z głównych moich celów. Ja może wykorzystam dosłownie jeszcze sekundę, bo często niestety, często tutaj na kongresie padają na czacie pytania o termin realizacji kolejnych modułów naszej platformy zamówień, więc chciałbym się do tego odnieść i niestety myśleliśmy, że moduł ofert i wniosków zostanie oddany w kwietniu. Niestety wykonawca jest w opóźnieniu, działamy w planie naprawczym i prawdopodobnie zostanie oddany ten moduł w czerwcu. Oczywiście z wyprzedzeniem miesiąc, półtorej Państwa poinformujemy, w który weekend będzie wdrożenie, tak jak do tej pory zawsze wcześniej informujemy, ale na dzień dzisiejszy ja nie mam jeszcze pewności, czy to będzie 4 czerwca, czy to będzie 17 czerwca, czy to będzie ostatni weekend czerwca. Jesteśmy przed odbiorem, jesteśmy przed testami, wobec tego nie mogę Państwu, z przykrością to mówię oczywiście, nie mogę Państwu powiedzieć, w który weekend czerwcowy, czy może pierwszy weekend lipca, ale planujemy, żeby to był czerwiec na ten moment, będziemy Państwu mogli udostępnić moduł ofert i wniosków. Natomiast absolutnie pracujemy nad tym. Dzisiaj pan dyrektor Fiołek, który miał wystąpienie u Państwa o godzinie 14, z tego wystąpienia na refinementie z wykonawcą się łączył od rana. Mieliśmy też problemy związane z pewnymi podgrywkami, które były robione, więc też Państwa informowaliśmy o tych problemach i naprawdę to jest w dniu dzisiejszym 60-70% mojej uwagi i czasu pracy. To jest ta elektronizacja, żeby ona wreszcie po tylu latach wyczekana stanęła na nogi i żeby ona mogła służyć Państwu. I też, tak jak pan mecenas wskazał, ważna data 13 marca 2020 roku, to przejście, początek zmiany myślenia, to ja tylko powiem, że dokładnie 18 dni później, 31 marca 2020 roku podpisaliśmy umowę z firmą wykonawczą na budowę tej platformy, więc no, mimo tej pandemii staramy się walczyć z czasem i walczyć z tymi przeciwnościami i staramy się no, dowozić ten produkt. Natomiast w dniu dzisiejszym, mówię uczciwie, wykonawca jest w opóźnieniu, działamy w planie naprawczym i mówię, plan jest dla nas taki, że powinniśmy niebawem przystąpić do odbiorów w ciągu 2 tygodni i po odbiorach, po testach udostępnimy Państwu moduł 3.2. Przepraszam serdecznie, wyszedłem troszeczkę poza ramy pytania pana Koby, ale widziałem, że tu te pytania się od rana pojawiają o ten moduł, więc uczciwie mówię, jak jest. Bardzo, bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki za platformę. Na koniec jeden komentarz chciałbym zacytować, niepokojący, i poprosić, no może w pierwszej kolejności rzeczywiście pana prezesa. Pisze ktoś: zadziwiające, że organizator kongresu, żyjący z platformy finansowanej przez zamawiających, zaprasza do komentowania bieżących spraw gości, którzy w przeważającej części nawet nie próbują ukrywać, że są zainteresowani wyłącznie polepszeniem losu wykonawców. Pan prezes też zdaje się tego nie ukrywać. Dlaczego? Nie, absolutnie, szanowni państwo, ja widzę rolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako tego podmiotu, który stara się zapewnić równowagę i ja uważam, że jest dwóch równoprawnych interesariuszy rynku zamówień publicznych, jest to i zamawiający, i wykonawca. Bez wykonawców nie będzie zamawiających, bez zamawiających no nie będzie wykonawców, więc absolutnie nie chciałbym tutaj wchodzić w ogóle. Ale tak nie patrzyłem na te wystąpienia, które miały miejsce. Zresztą też była w niektórych czy wpisach, czy wystąpieniach fala krytyki pod kątem urzędu i ja to przyjmuję. To jest dla mnie, jakby motyw do przemyśleń i do poprawy. Natomiast tak jak powiedziałem Państwu, mam kilkanaście swoich takich dużych celów w zamówieniach publicznych, które przed sobą postawiłem, obejmując to stanowisko i najprostszą odpowiedzią jest chyba ta, że
jeżeli przez kilka lat sukcesywnie spadała nam liczba ofert na postępowanie, to znaczy, że wykonawcy nie chcą przystępować do postępowań, które prowadzimy. Musimy coś zrobić, żeby to zmienić. Od półtora roku odwróciliśmy trend. Zaczęła się zwiększać średnia liczba wykonawców składających w postępowaniu. W roku 2019 udało się podnieść to o 0,2 oferty na postępowaniu. W roku 2020 po wstępnych wynikach jest troszeczkę lepszy jeszcze wynik. Więc szanowni państwo, no za chwilę, jeżeli będziemy mieli bardzo jednostronne spojrzenie tylko z punktu widzenia zamawiającego, nie będziemy mieli tego drugiego punktu widzenia, po prostu nie będziemy mieli ofert, no nie będzie w ogóle o czym mówić. Zamówienie publiczne jest to umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą. To są dwa równoprawne podmioty i wydaje się, że potrzeba ostatnich kilkunastu lat wymagała, potrzeba chwili wymagała tego, żeby wyrównać pozycję tych podmiotów i tak jak powiedziałem, w czasie procesu legislacyjnego dbaliśmy o to, żeby wyrównać, ale żeby ta pozycja nigdy nie będzie równa, żebyście państwo mieli jasność, że nikt wykonawcy nie może być taka sama jak zamawiającego. I najprostszą dla mnie odpowiedzią jest, jeżeli będę nawet musiał dyskutować z przedstawicielami wykonawców, wykonawcy nigdy na pozycji 1:1 nie stawiają względem siebie podwykonawców. Tu się chyba wszyscy zgodzimy. Jeżeli weźmiemy kontrakt wykonawcą nigdy nie jest 1:1. Dlatego też zamawiający nigdy nie może wyrównać na 100%. Zawsze jednak ten pieniądz publiczny musi być troszeczkę bardziej uprzywilejowany, natomiast ja zmierzam do tego, żeby to uprzywilejowanie było właśnie takie cywilizowane i dłuższej pokazuje, o czym mówił pan prezes Winiarz, że musimy patrzeć na system zamówień publicznych w dłuższej perspektywie. Ja uważam, że nie możemy sobie pozwolić na odpływ dobrych firm. Musimy stwarzać takie przyjazne środowisko dla tych firm. Następne nasze kroki, które będziemy podejmować już po zakończeniu, mam nadzieję, szczęśliwym budowy projektu Platformy Zamówień, będziemy chcieli udostępnić różne moduły, gdzie będziemy chcieli połączyć właśnie z tą elektronizacją, przykładowo firmy, czy ubezpieczeniowe, czy bankowe, czy factoring, po to, żeby umożliwił na odpowiednie zapewnienie narzędzi finansowych dla wykonawców, czy podwykonawców, właśnie wykorzystując ten system zamówień publicznych. Więc zmierzamy tylko i wyłącznie do tego, poprawiając troszeczkę los, ja uważam, wykonawców, poprawiamy los zamawiających, bo zamawiający będą mieli lepiej zrealizowane kontrakty, terminowo zrealizowane kontrakty i z solidnymi firmami. Więc taka jest moja optyka w tym zakresie. Dzięki wielkie za to ostatnie, zwłaszcza zdanie. Mnie się wydaje, że samo pytanie jest źle postawione, sam zarzut. Dopóki będziemy myśleć o zamówieniach publicznych jako o grze o sumie zerowej, a jeżeli zamawiający jest w prawie, to wykonawca nie, to nie dojdziemy do niczego. To wydaje mi się, w tym pytaniu jest zawarte to wyzwanie, co zrobić, abyśmy przestali myśleć w ten sposób o zamówieniach publicznych, że polepszenie losu wykonawców odbywa się kosztem zamawiających. Głęboko wierzę, że to nieprawda, że nie odbywa się kosztem zamawiających, tylko służy zamawiającym. Ale to zapewne jest już dysputa na kolejną, inną okazję. Bardzo dziękuję moim gościom, dziękuję panu prezesowi Hubertowi Nowakowi, dziękujemy również panu wiceprezesowi Winiarzowi, panu prezydentowi, panu mecenasowi, dziękujemy wszystkim państwu, życzymy sobie wszystkim naraz zmiany tej optyki, zaproszenia do rodziny zamówień publicznych wykonawców, bo to rzeczywiście jesteśmy na jednym wózku. Wszystkiego dobrego.